Polskie smaki to uczta dla podniebienia. Mamy w kraju tak wiele tradycyjnych i szlachetnych produktów, że kiedy chcemy zrobić wrażenie w kuchni, możemy to robić bazując wyłącznie na krajowych smakach. Jeśli chodzi o jakość, z pomocą w wyborze przychodzą unijne oznaczenia. Chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność dają nam pewność, że produkt z takim oznaczeniem jest oryginalny, a jego producent sięga do najlepszych i sprawdzonych kulinarnych tradycji. Znak podkreślający gwarantowaną tradycyjną specjalność posiada kiełbasa myśliwska staropolska. Spośród innych kiełbas wyróżnia ją jej smak i zapach. Szczególną rolę odgrywa tu jałowiec. Ta tradycyjna przyprawa występująca często w lasach potęguje smak oraz zapach tej kiełbasy. Warto wiedzieć, że znaczenia kiełbasa myśliwska staropolska nabrała w Polsce po II wojnie światowej, a w 1953 roku wpisano ją na oficjalną listę wędlin przeznaczonych na rynek. Do dziś kiełbasa myśliwska staropolska jest jednym z najbardziej popularnych wyrobów wędliniarskich, ale nadaje się nie tylko do spożywania na zimno. Kiełbasa myśliwska staropolska, bardzo dobrze uwędzona, cudownie pachnie. I do tego krucha. Smakuje jałowcem. To jest bardzo charakterystyczne właśnie dla tego typu kiełbasy. I ona właśnie będzie królową mojego dania. Kiełbaskę pokroję w taką większą kostkę. Wezmę jeszcze jedną. Proszę spojrzeć, że ona jest bardzo malutka. To jest bardzo charakterystyczne właśnie dla kiełbasy myśliwskiej. Odłożę na bok. Potrzebuję cebulkę. Pokroję w grubą kostkę. Chciałbym, aby moje produkty były widoczne w moim daniu. I jeszcze kawałeczek. Na rozgrzaną patelnię wleję olej. Na początek cebula. Czosnek rozgniotę i pokroję w duże kawałki, nie za dużo. Czosnek galicyjski będzie odpowiedni, ponieważ ma bardzo dużo olejków. Już mogę dorzucić kiełbasę. Jałowiec, którego jest naprawdę dużo w tej kiełbasce, za chwilę puści swój aromat. W międzyczasie pokroję paprykę, taką większą kostkę. Chciałbym, aby moje danie było kolorowe, więc użyję dwóch kolorów. Żółty i czerwony. Jak widzicie Państwo, wszystko kroję w grubą kostkę. Dobre polskie produkty same się obronią i muszą być widoczne, kiedy je jemy. Jeszcze kawałek boczniaka. Jałowiec pochodzi z lasu, więc będzie doskonale komponował się z grzybami. Czas na paprykę. Czosnek. I łyżkę musztardy z gorczycą. Tak naprawdę nie potrzebuję tutaj żadnych dodatkowych przypraw. Wystarczy pieprz i sól. Wszystkie aromaty wychodzą z kiełbasy myśliwskiej, staropolskiej. Warzywa już się przesmażyły. Zaczynają powoli mięknąć. I to już czas, aby dodać pomidory. Idealnie. Odrobina wody lub wywaru. Może być warzywny, drobiowy. Pogotuję dosłownie chwilkę. Pomidor i jałowiec to idealny duet. Łączą się doskonale. W międzyczasie wkroję troszeczkę szczypiorku. A
aby zagęścić moją potrawę, właśnie nie mąką, a warzywami, dodam pastę z grochu, czyli rozgotowany groch i przetarty. Idealnie. Mnogość smaków, zdrowych produktów, krótko gotowanych, no i oczywiście zapach jałowca. Bardzo dobre. Trochę pieprzu na koniec. Takie danie bardzo dobrze będzie smakowało na przykład z makaronem lub kaszą. Myślę, że i dobre pieczone ziemniaki również spełniłyby swoją powinność właśnie w tym daniu. Ależ pachniało, jest niesamowicie. Czas ułożyć na talerzu. Moje danie przypomina troszeczkę leczo, ale jego bogaty smak i zapach jałowca zmienia całą potrawę. Do tego na środek, jak wspomniałem wcześniej, makaron. Oczywiście makaron mogą Państwo użyć taki, jak lubicie. Zamienić na kaszę lub po prostu ziemniaczki, ale opiekane. Do dekoracji naprawdę tu już wystarczy tylko odrobina pietruszki i szczypiorku. Bogactwo smaków już dawno jest na talerzu. Kiełbasa myśliwska staropolska nie musi służyć tylko do kanapek. Możemy przygotować bardzo szybkie i pożywne dania i pięknie wyglądające. Smacznego. Prawda, że wygląda apetycznie, tak jak i kiełbasa myśliwska staropolska i kabanosy staropolskie. Jeśli chcemy zrobić z nich talerz wędlin, jest to doskonały pomysł. Kiełbasa myśliwska staropolska i kabanosy staropolskie nadają się na półmisek biesiadny. Możemy układać dowolnie. Ja pokażę swoją wersję. Pierwszą część pokroję w małe plasterki. I ułożę na przykład na desce. Jeżeli nie dysponujemy deską, możemy ułożyć na półmisku. Kolejną kiełbaskę pokroję w dłuższe kawałki, ale również plasterki. I ułożę tuż obok. Widać ładny przekrój kiełbasy, kawałki mięsa, które zostały ułożone podczas produkcji. Zapach jałowca roznosi się dokładnie wszędzie. I kabanosy. Część. Tak naprawdę w układaniu ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Kilka kawałków kiełbasy troszeczkę większych. I znowu wracam do myśliwskiej staropolskiej.
kilka wykałaczek, aby było wygodnie nam zabierać z deski. Dobrze jest dodać zawsze jakiś dressing. Ja przygotowałem musztardę z odrobiną majonezu i miodu. Kilka warzyw dla koloru, ale też takich, które możemy spokojnie chrupnąć. Jeszcze jeden kawałek, taki już naprawdę duży, abyśmy widzieli, jak wygląda kiełbasa, którą położyliśmy na różne sposoby na półmisku. Jeszcze troszeczkę pietruszki i gwarantowana tradycyjna specjalność, jak się patrzy.